Witam serdecznie, kolejny wyjazd. Ostatni weekend kwietnia, pogoda w końcu po załamaniu dwutygodniowym. Ma się coraz lepiej, jest coraz cieplej, także liczymy jutro na bardzo dobre, wysokie stopnie Celsjusza. A dzisiaj ruszamy na wschód z naszej bazy, prosto. Chcemy dojechać na Pojezierze Iławskie, przetestować taką też miejscówkę biwakową. Zobaczymy, może jakieś relacje uda się nawiązać tam z opiekunami tej miejscówki. No i w planach mamy, jak widać, rowery jadą z nami, także będziemy świętować przy ognisku, robić, wypoczywać, cieszyć się życiem. Tym, że w końcu tydzień pracy minął, można się zrelaksować, zresetować i ruszamy właśnie takimi drogami do naszego miejsca docelowego, które jest 70 km stąd. Droga taka słaba jest, szeroka, że ja jadę tylko po jednym pasie. No, takie w ogóle dziwne, że tak szeroko tutaj, że tu nie jest na osobówkę zrobione, tylko nawet traktor taki szeroki nie jest. No, no tu lepiej tam zjeżdżać. No, dobra. Tak, no tam jest taka skarpa wysoka. No i pomału sobie jedź. Przechyły też trzeba doświadczyć. Ale no, żadnych zwierząt nie widzę. Tutaj powinno być, wiesz, sarny gdzieś tam na polu czy coś, nie ma. A ja takich przechyleń strasznie nie lubię. Kurde, jadę po czymś takim i się czuję, że zaraz wywrócę. No. Kurde. Start recording emergency video. Kurde. Gazu więcej. Na maksa. Tak? No. Moc straciłeś, a dlatego tu bardziej się trzymaj. Kurde. Dobra, o, wyprostowałeś dobrze. O. Dobra, spokojnie, bo rowery z tyłu. Właśnie, no jeszcze rowery. Taki fajny, czuję się odizolowany. Typowo w lesie już. No. Prawo, lewo? W prawo. No tam na rogu. Nie wiem, tylko mocy nie załapał, nie? A tak nie lubię jeździć, że co takie, wiesz, tak mi te chwile jakieś tutaj te wyrtepy i tak dalej, nie? No tak, ale jak nie masz prawa jazdy, to musisz brać to co jest, no, niestety, nie? Dlatego ja tak wolniej jeżdżę, nie? No. Tak, spokojnie, tu sobie opatrz na tą szerszą drogę, wyjedziemy teraz. No. Dzień dobry, Kamil Rudnik. Ja dzwoniłem 2 dni temu, że się tu pojawimy u pana na tym, na tym miejscu. I tam można byłoby wjechać, bo tu płytka jest zamknięte. Można wjechać, ale pan osobówką jest? Tak, tak, tak. No. Tylko na jedną noc, tak? Na jedną noc i my tak w miarę blisko ogniska, bo my będziemy w samochodzie spać i tak, żeby ten, tak byłoby sympatyczni. Nie dobra, będzie kłopotu. Znalazłem, ale ciężko tu dostrzec. I bardzo dobrze, bo to nie dla wszystkich jest. Jeżeli pan właśnie tak ładnie się zachował, że pan zadzwonił i tego, to jest okej. Okay. A są tacy, co przyjeżdżają i żądają nie wiadomo czego, wie pan. Aha. Spokojnej nocy życzę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. No, do usłyszenia. Dojechaliśmy na miejsce, zaczynamy się rozbijać. Taka miejscówka niepłatna, ale już lekko ten... Nie dzika, nie jest komercyjna, ale jest nie dzika. Stratę mieliśmy w czasie jazdy. Urwaliśmy tutaj to całe tutaj też urwane, także 20 lat i na tym będzie koniec, jeżeli chodzi o ten poszerzenie nadkoli. Przejdziemy na gumowe. A teraz się rozpakowujemy, wyładowujemy, szykujemy do biwakowania. Poszedłem w siwo-czarny setup, czyli saperka. Tu żeśmy taki teraz dorobili sobie, no to wszyscy w patrolach kombinują, co tu zrobić, żeby nie padało do środka i żeby to zrobić tanim kosztem, czyli jakieś tarpy. No ja mam taki lekkie coś, nie wiem jak to w deszczu, na deszczu, czy to by się nie porwało, no ale daje ten setup dach nad głową, tak? Tu też siwe, wszystko w środku siwe, siwa markiza,
No i lampka taka, może nie siwa, taka bardziej już kremowa, ale no siwej nie było. No i ta strata dzisiejsza tutaj, trzeba będzie to wszystko się tego pozbyć. Tandeta jest, źle to patrol zrobił. Wszystko precz. Założymy gumy, jeżeli się da, bo może trzeba będzie tu regenerować, bo ta blacha tu gnije pod tymi plastikami. Przód zostawię, a tył po prostu się pozbędę. Też tutaj to zawieszenie tam od tyłu, to się nie sprawdziło. Może w tych nowszych autach po faceliftingu, jak zmienili te nadkola na inne, takie tutaj wyżej mocowane, to one się sprawdzają, ale te do utylizacji pójdą. Wszystko wyczyszczone, jakieś ławeczki, tam jakieś altanki, grille, no to można przyjechać całą ekipą turystyczną, jakąś offroadową, na wiele samochodów, uzgodnić miejsce, miejsce jest nieodpłatne, przywieźć ze sobą drewna, jest jakaś tam mała plaża nawet, jest miejsce takie fajne też do tego, żeby tutaj sobie biwakować, nawet jest trójkąt, można grilla robić, śmietniki są, toj jest w sezonie dla kobiet, żeby mogły sobie tutaj komfortowo załatwić swoje potrzeby. No i generalnie super. Przyroda śpiewa, gra. Bajka, jak dla mnie bajka. Także będziemy zaraz kiełbaski chyba robić, jak się trochę przeprocesuje ogień. Już to mamy. Jajeczka, ziemniaczki dzisiaj będą. Także jest dobrze. Jest. Ekstra. Sobie działamy. Tutaj drewno jeszcze się suszy. Robimy duże ognisko, żeby było żarna na ziemniaczki, które już tutaj czekają na swoje. Kiełbaska czeka, chlebek, bułeczki. Wszystko, co kto lubi. Oj, wypoczywać. Tu jeszcze możemy się przejść po terenie. No tu jakieś boisko do siatkówki. No mówię, tu można przyjechać zorganizowaną grupą, autokary popodstawiane. Tam jest przebieralnia, że można pójść się przebrać. Tu jest taka plaża, mini plaża. Czyli wiadomo, w sezonie tu będzie dużo ludzi, tu w sezonie nie powinno się przyjeżdżać, tylko po sezonie. Już mam nawet pewien plan, kiedy ja tu przyjadę znowu. No i tu mamy widok, od razu jesteśmy w dzikoprzyrodniczym miejscu. Tam zachodzi słońce. A tu jest jeszcze właśnie fajna sprawa, jak ktoś przyjedzie po sezonie i na przykład nie będzie fajna pogoda, to też jest fajna miejscóweczka, żeby sobie usiąść, na przykład zjeść śniadanie, czy coś, nie trzeba przy samochodzie. Można tutaj, już nie mówię o tym grillu, ale widzicie tutaj samborowo, mówię o tym, piecyk. Tu można coś sobie na gorącym też coś zrobić. I tutaj palimy. Nie wiem, gdzie dym idzie. Aha, dym idzie tutaj. Jest komin wyprowadzony. No idealne miejsce. Osłonięte zwykłą tą paroizolacją, czy tam dachową folią. I można przyjechać i tutaj sobie biwakować, siedzieć, grzać się w ciepłym. Tak? Nawet jeżeli jesteśmy po sezonie, jest zimno na dworze. Mamy tutaj nasz setup dwóch daszków, cały czas chodzimy, oglądamy, podziwiamy, czy dobrze, czy coś tu jeszcze usprawnić. No, patrol ma tą wadę właśnie, że nie jest zrobiony tak jak Mercedes G-klasa, że prosty, albo jak Land Rover. Żeby tu było prosto, tak? Że tu cały czas niby mam daszek, ale ja się boję, że tu będzie mi deszcz padał. Przez te wnęki właśnie.
tutaj, tak? To może być za mało zakryte, bo wiatr potrafi za kosami iść. Tu jest fajnie, tak? Tu jest fajnie. Może nawet za dużo, może nie potrzeba, tak? Może w poprzek go zrobię. Cały czas jeszcze analizuję, kombinuję, myślę, jak to zrobić, żeby najlepiej było. Także tak to. Na razie siedzimy, wypoczywamy. Pogoda się zrobiła. No jest, nie wiem, która godzina? 19, czy która godzina? 20. No jesteśmy na samych koszulkach. Ten na krótki rękawek, krótkie spodenki. Ja na krótki ten. Znaczy na długi rękaw, tylko polary pozdejmowane. To nie jest kwestia ogniska, jest po prostu czuć wiosnę, już majówkę czuć. Ale tu nie ma nic, ja tu nic nie widzę. Pod pomostem, czy już odpłynęła? Może być pod wodą. Albo pod wodą. Ja byłem na pomoście, to też coś tam mi tak wyskoczyło. Bo widać, że coś było, ale nie, mi nie było. Albo to ryby może, Maciej. Już coraz ciemniej. Godzina 10. Maciej śpi cały czas. Biorę się za ten, żeby zdjąć to uszkodzone. Tu się trzyma na śrubę jeszcze na dole, muszę to odkręcić i to po prostu wywalić, bo to jest no niebezpiecznie z tym jeździć, może się coś tutaj stać. To później się też wyjmiemy. No i nie będzie tego więcej. Korozja się za to bierze, tu też wszędzie korozja już. Że dobrze byłoby tu też korozja, dobrze byłoby to zregenerować sobie całą tą część, tylko nie ma blacharzy już w naszym kraju. Pierwszy test nowej patelni, którą pozyskałem właśnie do takiego czegoś. Czyli drewniana rączka, bardzo ważne, że tu można trzymać nie poparząc, nie bez ryzyka poparzenia. W miarę taka patelnia dla dwóch osób i dobrze zabezpieczona jakimś środkiem poślizgowym, który nie jest uszkodzony. I nowy, kolejny wyższy poziom biwakowania. Taki właśnie efekcik z patelnią na śniadanie.
wszystko ładnie się odkleja. Kiełbaska, pieczarki, zaraz tutaj jajeczka wrzucimy. Pierwsza porcja jest z pieczarkami. To jak chcesz, nie chcesz z pieczarkami, to poczekasz, co? Jesteś mocno głodny? Kiełbaskę po prostu wrzucimy zaraz i ten. To mi się nie naładowało w ogóle. Jest godzina 11:49, dopiero startujemy. No ale cóż, to biwak to biwak. Także ruszamy na krótką przejażdżkę. Pierwszy obiekt na naszej trasie rowerowej to są wieże obronne MG Turn Blockhouse na linii kolejowej. Znajdują się dwa takie obiekty, które są zbudowane przy mostach, przy przyczółkach mostu na Drwęcy. I tutaj wczoraj żeśmy mieli przy ognisku przesympatycznych współbiesiadników, że tak powiem, którzy z nami nocowali, biwakowali i powiedzieli, że oni tu wchodzili i tu jest tunel pod spodem od jednego bunkra, znaczy tego, powiedzmy, tej wieży obronnej. Tu jest jaz na rzece Drwęca i tu jest drugi obiekt, drugi. Tu już byliśmy kiedyś z terenowym Fidzynem też. I oni tu chodzili tunelem pod spodem, że jest wejście. Także taka ciekawostka. A my szukamy wejścia do tego. Jak się uda, to wejdziemy, jak nie, to jedziemy dalej. No, bo kiedyś w lepszym stanie to było. Ale jeżeli chodzi o zadaszenie, czy w środku nie było zdewastowane? Wieżyczki były jeszcze. Wieżyczki były, tak? No, działka tam były. O kurczę, ale co, potrzebowali ludzie przetopić na ten, jedno, na pieniądze? Jedno poszło, gdzieś tam w muzeum jest, a drugie jest skradzione. Aha. To były drzwi, wszystko, to były podesty, wszystko było. Tędy się wchodziło. Czyli pan tutaj jako ten, jako miejscowy nieraz tu eksplorował, o, tak? Tu było drzwi wejścia, by było. A, to zamurowane są już teraz. Zamurowane, tak mówię, no. Tu były drzwi, kurczę. Tak. Tu w późniejszym etapie, no tu facet to wydzierżał, bo to podlegało pod MON, jest, nie? Aha, czy jeszcze je cały czas jako MON? Bo to ja sam z 1913 roku. Te bunkry powstały, w 13 roku. Czyli pruskie, można powiedzieć, tak, takie. Ceglaste, jeszcze forteczne, taka pierwsza wojna światowa. Potem już rezygnowali z takich właśnie ceglanych. I były kondygnacje, było wszystko. I przychodziło się z tego bunkru, tamtego i odwrotnie, nie? Aha. No dobra, no to chociaż tyle wiemy. Piękna polska przyroda. My żeśmy tu wchodzili, ja pamiętam, bo my tu na górę wchodziliśmy po tym. Tak, tak, jak my tu byliśmy, ja wchodziłem na górę. Mam na filmiku. Ach, dojechaliśmy do Miłomłyna. 18,5 km w nogach. Tu była alternatywna miejscówka, na której też można przyjechać i biwakować, ale ona jest troszeczkę gorsza, bo no tu ryzyko mandatu jest, jak tu się wjedzie na trawnik w mieście. Ale tak, zaraz pójdziemy sobie na tą tężnię solankową. Tutaj w tą stronę jest park uzdrowiskowy, także też go tam rowerami zeksplorujemy. Tu jest platforma widokowa. Zaraz pójdziemy, a tu jest jezioro. No i tam widać, że ktoś wjechał, się nie przejmował. Także samemu można tutaj przyjechać. Ekipom już bym się nie odważył, żeby tu ryzykować. Także my mamy przerwę. Pójdziemy za chwilę nad jezioro, na tą wieżę widokową i to zastanowimy się, co dalej, gdzie jechać dalej. Deszcz pada praktycznie. Uzdrowisko Miłomłyn, Solanki. No niech oni nie żartują sobie ze mnie. Czemu to jest zamknięte? Nie wejdziemy na taras widokowy. Nie ma drugiego wejścia.
to jestem zawiedziony. Zawiedziony. Przyjechałem tu po to, żeby wejść na ten taras, zrobić przebitkę na jezioro. Po supie mam wchodzić do góry. No niepoważni są. Czynne. Poniedziałek, czwartek od 10 do 18, piątek, niedziela 10 do 20. Dzisiaj jest sobota, dzień turystyczny i zamknięte. Duży minus dla Miłomłyna. Leśny Park Uzdrowiskowy Miłomłyn. Maciej, muscle up please. Albo Monkey Bar zrób. A to proste. Nie takie, a tam masz z tej strony. Nie takie proste nawet na niego wejść. No dobra, ale co dwa, bo małpy tak nie robią. O tak małpy robią. Dobra. A tył to tam nie pójdzie. Najpierw. Tak trzeba. Nie, ciężko. Ciężko, ja się kręcę. To tylko na filmach łatwo wygląda. Siła jest w rękach. Power w handach. Kolejna miejscówka w okolicach Tardy. Mapa jakaś. Też tutaj jest plac. Można większą grupę przywieźć. To nie jest miejsce na jedno auto. Są jakieś takie, że tu można w zatoczkę sobie wjechać, stanąć. No śmieci niestety. Jeszcze nasze społeczeństwo się uczy. Cały czas się uczy. Tu jest jeszcze też nad samą wodą. No właśnie takich rzeczy powinno się unikać, żeby nie parkować w takim miejscu, tylko gdzieś indziej stanąć. A nie, tu jest duże miejsce na ognisko. Teren nie stanowi kąpieliska, ale jest to można. Można tu przyjechać, można tutaj zanocować. Też jako alternatywne miejsce. Jest, proszę bardzo, kąpielisko. No nie stanowi kąpieliska, ale jest. Pomost zrobiony. Zejście do wody po drabince jest. Jezioro niczego sobie. Czego chcieć więcej? Latem, żeby popływać. Bajka. Bajeczka. I daleko od drogi. Znaczy, może nie daleko od drogi, ale nie słychać drogi. Także to dorzucimy do naszych miejsc piknikowo-biwakowych. Tą miejscówkę. Dojechaliśmy na oparach. No jesteśmy masakrycznie zmęczeni. Szybko teraz bułki, tu banany, coś zjeść, bo po prostu tak kalorie zjechały. Jest ładna pogoda, ale deszcz pada. Czuć taki wiosenny deszczyk. Ale zaraz jeszcze mi interesuje, ile my kilometrów zrobiliśmy. Zobaczmy. Bo to jest bardzo ważne. No nie tak dużo, 49, myślałem, że więcej. Czyli prawie 50 km. Także wielki sukces. Zjemy teraz i wracamy do domu. I to będzie koniec tej relacji z tego no niesamowitej miejscówki Samborowo. Bardzo dziękuję, wielkie ukłony dla gospodarza Lajacka, który zgodził się, żebyśmy tutaj przyjechali, zaufał nam, pozwolił wjechać na teren. Wielkie podziękowania. Żona wczoraj miała tu urodziny. Pozdrowienia dla Ostruda Van Life, z którymi tu mieliśmy Van Life Club, z którymi mieliśmy tutaj możliwość i przyjemność spędzenia nocy do późnej nocy przy ognisku, dyskutowania na różne tematy dotyczące naszego kraju. No coś niesamowitego. Warto tu przyjechać. Na tym kończę. Do zobaczenia w terenie, gdzieś tam w Polsce albo za granicą.